Siemańsko widzowie, witajcie w kolejnym odcinku Jurassic World. Udało mi się wykonać w końcu tego questa i mam kolejnego questa, gdzie muszę zebrać z dinozaurów roślinożernych kaski. Troszkę kasy, ale wiadomo, cały czas mówię o tym tylko dlatego, tylko i wyłącznie w sumie dlatego, że no zbliżamy się powoli do 60 poziomu, w końcu odblokują mi się nowe eventy i w końcu będę mógł je zacząć robić. Zobaczymy, ile jedno takie zgarnięcie kasy mi daje. No daje mi lekko ponad 100 tysięcy, ale 100 tysięcy łapy w górę na pewno nie wbije. Ale może wbijecie pod tym odcinkiem 1000, byłoby super, chociaż szczerze mówiąc raczej nie wydaje mi się, żeby wam się udało, ale możecie mnie miło zaskoczyć. I powiem wam, loguję się do gry i zobaczyłem coś takiego. Pierwszy raz zobaczyłem, że nie mamy po prostu żadnego tutaj bileciku, nie ma nic kompletnie pokazanego i nie wiem, o co chodzi. Mam tak, nie mogłem się powstrzymać, otworzyłem poprzednie bilety, kupiłem kolejny na dzisiejszy odcinek, sorry, tak to po prostu wygląda, a my przejdziemy sobie od razu do wyklowania pięknego triceratopsa, aka z tego ceratopsa, bo on jest naprawdę tutaj przydatny. I mamy pierwszą legendę z legend, które się wykluwały 7 dni, także szybko to zleciało, też naprawdę fajna rzecz. I wiadomo, mamy dwa już na 10 poziomie i pewnie się zastanawiacie, Flotar, to może go dać na 20 poziom. I w sumie wiecie co, on chyba był słaby, więc mogę go tutaj instant fuse. A wiecie co weźmiemy? Instant Fuse, trzeba korzystać z tego, że mamy właśnie takie rzeczy i ojojojojoj, nie w tym miejscu, myślałem, że mi już grę skraszuje, ale nie, wszystko jest git. I mamy kolejnego fajnego dinozaura, którego będę mógł używać właśnie na takie eventowe sprawy, ale spokojnie, to nie jest koniec, ponieważ od razu weźmiemy sobie Attack Health Rarity. Gdzie on jest tylko? Jak to wziąć? Roślinożerne? Może tutaj? Stegozaur? Stegoceratops. Tak, lecimy od razu z kolejnym stegoceratopsem, żeby po prostu nie trwało to nie wiadomo ile i zgadnijcie, co jeszcze zrobię. Wiem, nie jesteście na to przygotowani i może za chwilę tego pożałuję, ale na razie jestem jakby w gazie i więc kliknę. Uwaga, uwaga, uwaga. Kurde, ale nie, czy serio, czy jest sens robić z tego ceratopsa na 30 poziom? Albo na 40, bo już pomyślałem na tym, żeby go zrobić na 40 poziom, ale nie, to jest głupie. Dobra, bo już mnie troszeczkę poniosło. Bo jeżeli sobie zobaczymy na moje dinozaury, żebym, wiecie, nie przedobrzył, bo też nie chcę tych dinozaurów zbyt mocno sobie zboostować. Sprawdźmy tutaj. No 20 poziom i ten, widzicie, jest na 20 poziomie tutaj, ale z tego ceratops na 20 poziomie też jest już blisko, więc na 30 poziomie, jak go będę miał tutaj, to na razie mi starczy. Więc damy sobie inną legendę, bo już jak się wykluje ten, to będę miał wszystko gotowe. I dajmy sobie jakąś legendę. Dimetrodona. W sumie mogę Dimetrodona. Chyba mam jakiegoś, więc będę mógł sobie go zrobić na 20 poziom, więc też będzie całkiem fajnie. Dobra, ale to są te rzeczy właśnie takie organizacyjne, które gdzieś tam miałem przygotowane. A teraz przechodzimy do kończenia eventów, później do openingów. Wiecie jak to wygląda, nie? To jest ten już rzecz, którą powinniście doskonale znać z moich filmów, bo się pojawia średnio co każdy film. Dobra, weźmiemy sobie takie ustawienie, przetestujemy sobie ten 20 poziom. O, 423 ataku. Fajnie mu się wygląd zmienił i popełniłem błąd w poprzednim odcinku. Niestety, okazuje się, że pewien wodny dinozaur, którego ja próbowałem wbić na 40 poziom, żeby zrobić hybrydę, no to pomyliłem je, po prostu. Pomyliłem je, chodziło kompletnie... Czekaj, ile ty zadasz? 1700 obrażeń, ładnie, jak na 3 punkty. I no nie zrobię hybrydy, do tego zmierzam. Po prostu w poprzednim filmie jakoś mi się źle to kliknęło i pokazałem złą hybrydę, nie tą, którą powinienem pokazać, no i wyszło jak wyszło. Jeden punkcik i przeżyłem. Spinosaurus, ale ty jesteś słaby. Właśnie, a to jest... Kurde, nie pamiętam jak się nazywa ten właśnie wodny dinozaur, za chwilę będę musiał zobaczyć. 7 punktów, a zrobimy sobie coś takiego. 3 punkciki, jeden ci zadałem. W sumie dziwne, że on się tak długo trzyma, nie? Byłem pewien, że to będzie chwila, moment i tego pierwszego sekodontazaura... Sekodontozaur, po prostu. Jak Baronix? Nie, bo to, wiecie, to końcówka mi się kojarzy z Pokémonem, z Onixem, ale to chyba nie o to chodzi. Dobra, weźmiemy sobie tak, bo on użył wszystkich punktów, więc bez problemu go zarfimy. Ten nawet jeżeli mnie rozwali... A, Spinoraptor, 4 punkty. Zobaczymy, czy to użył 4. Kurde, nie spodziewałem się, że użyje tak szybko 4 punktów. No ale widzicie, miło się zaskoczyłem, albo bardziej niemiło. Dobra, raz, 2 punkty. Weźmiemy sobie...
3 pod obronę i 3 tutaj. Powinienem 7 go bez problemu pokonać. Bo nie wiem, ile on ma też ataków, widzicie. Bo gdybym mu pozwolił użyć 4 punktów, no to wtedy by mnie nie było. 2? Nie, z 2 bym przeżył. O, on użył 3, więc idealnie to zablokowaliśmy. I co? Kończymy walkę. Tutaj sobie otworzymy coś. Pewnie znowu podziała to na mnie tak, że o, dostałem 600 punktów. No to trzeba zainwestować kolejne 2000 czy tam 1000 w paczki eventowe, bo przecież tak to działa. Kaprosuchus. O właśnie, to nie był Kaprosuchus, tylko to był ten inny. Chwila, ja muszę pokazać, bo to mi nie da spokoju, a że wbiłem go na 40 poziom, a no to troszkę mi to jednak wadzi, to nie jesteś ty, o, Postosuchus. I patrz, jeżeli kliknę sobie na hybrydę, to okazuje się, że tego potrzebuję. Nie wiem, musiałem pomylić jakoś, chyba nie z Postosuchusem, tylko mam jeszcze takiego bardzo podobnego. Nundasuchus, nie. Może to było z tym? Może to było z tobą? W sumie tego też musiałbym wbić, bo widzicie, będę miał też kolejną hybrydę, a tego mam już gotowego. No dobra, to tylko nie wiem, czy ja mogę go w sumie wykluć. Będę musiał to sprawdzić, ale otwórzmy jeszcze skrzynkę, później 2 eventy sobie zakończymy. Jeden to jest taki pseudo-event, gdzie testuję tak naprawdę, czy będę dostawał jakieś punkty, czy warto robić te eventy, a drugi, no to jest fajny, gdzie mogę dostać nową legendę, więc najpierw sobie zacznijmy od tego, jak widzicie. Nie jest to jakiś spektakularny evencik, ale i tak jest git. Dobra, 2 wodne. W sumie 2 wodne mogę. No, mogę 2 wodne, bo i tak na jego dinozaura powinienem bez problemu rozwalić. A dawno rzadkimi po prostu nie walczyłem. W sumie zauważyłem, że te takie rzadkie, one wszystkie są bardzo kolorowe. Już na późniejszych poziomach czegoś takiego nie mam, ale tutaj no każdego, kogo wyzywam, to ma bardzo takie jaskrawe kolory. Dobra, ile ty użyłeś? Użyłeś punkt... Dobra, spróbujemy. Okej, nic nie dałeś, no to easy win i zobaczymy, czy za tą kaskę jakieś punkty wpadną. Nawet wiecie, jeżeli to będzie 100 dodatkowych punktów, no to i tak warto to robić, bo inaczej te dinozaury się po prostu u mnie marnują i nie mam z nich żadnego pożytku. Dobra, czy on mnie walnął? Nie mów, że ja tylko jednym. Jednym średnim dinozaurem to pokonałem go. No w sumie smutne. Dobra, ale mamy paczkę. I uwaga, nie zależy mi na kasie, tylko zależy mi na tym 130, dobra, opłaca się. Naprawdę się opłaca to robić, także fajnie, bo wczoraj wieczorkiem tak siedzę i patrzę, mówię, kurde, jest evencik, mówię, a rozegram go sobie, czemu nie? Dobra, co my tutaj mamy? Weźmy raz, dwa, trzy, coś takiego. Oni mają z każdej parafii, że tak powiem, to ja też będę miał z każdej. On zmieni, wiadomo, bo tak to tutaj działa na tego ze Śnieżką. I mnie zaatakuje? Nie zaatakował mnie. O kurde. Dobra, tego się nie spodziewałem, że mnie nie zaatakujesz, ale w sumie możemy się pobawić. Jeżeli tak bardzo chcesz się bawić, nie ma żadnego problemu i tak ja na tym wyjdę raczej zwycięsko. I rozegramy, tak jak mówiłem, ten evencik i za chwilę lecimy na opening. Miejmy nadzieję, że uda mi się w końcu zyskać tą paczkę, na którą jest 1% szans. A znowu zmieniłeś, tak? No to dobra, no to się... To czas się wyzerować, że tak powiem, bo ty dajesz... A, dajesz jeden pod obronę tylko. No to mogłem jeden punkt sobie zaoszczędzić. I tutaj ile punktów masz? 5? Nie, 3 punkty? A, myślałem, że będzie miał więcej. Jeden. Nie wiem, co on próbował zrobić tymi punktami. Dobra, wiecie co, teraz już mi nie zależy na tym, na jakiejś taktyce, bo i tak wiem, że to wygrałem, więc możemy po prostu to troszkę przyspieszyć. I mamy tego pięknego pancernika, jak go kojarzę z Ark Survival Evolved. I on chyba zbierał kamień? Jeżeli dobrze pamiętam, i się potrafił tak turlać. Kurde, czekam na tego Arka 2. To bym sobie pograł, mam nadzieję, że tam to będzie fajnie zrobione. Pewnie na głównym kanale będę w to grał. Może tutaj też coś będę co jakiś czas wrzucał, ale no, Ark 2 na pewno będzie na moim głównym kanale, czyli Flotar. Dobra, co my mamy? A, mamy Prize Wheel. Może? No jest, witam serdecznie kolejną legendę. Jakoś aż dziwnie, powiem wam, że z tego dostałem legendę. Nie byłem na to troszkę przygotowany, ale widzicie, z tej paczki niestety nic więcej nie dostałem, więc mówi się trudno, a my możemy teraz przejść... Chwila, bo jeszcze eventy. O kurde, dużo tych punktów. Chwila, ile ja potrzebuję na Indoraptora hybryda? A, 4000, a ja mam 2500. Nie, no to do tego czasu, ja już to pamiętam, raz sobie mówiłem, ale do tego czasu, gdzie wbiję sobie Indominusa Rexa, no to już będę miał wszystko na Indoraptora.
No to spoko. O, tutaj tego miałem kolejnego robić. Zapomniałem. To miało być kolejne stworzenie na 40 poziom. Tak! I ja z tobą chciałem zrobić tą hybrydę. Teraz sobie przypomniałem. Ja muszę to spisywać w ogóle sobie na kartce wszystko, żebym nie zapominał. No, bo teraz widzicie, znowu zapchana jest kolejka, ale już jutro się to zmieni. Dobra, bierzemy, otwieramy tiketiki. Zobaczymy, co się wydarzy. A może jak wy widzicie już ten film, no to się okaże, że... Ty, co to jest coming soon? Czemu to się resetuje? Czemu nie ma żadnych biletów? Nigdy nie miałem takiej sytuacji chyba. Dobra, wiadomo, tutaj mamy 5% na Kellenkena, których mam już 2. I mamy na Plesiosuchusa też 1%. Wiadomo, liczę na tą paczkę. Ale zobaczymy, jak będzie. Coś jest. Coś udało się zdobyć. Czy to jest... Widzę to. Patrzcie. Wy tego nie widzieliście. Co? Dwa razy udało mi się trafić po 1%? Nie. To jest już nieziemskie szczęście. Patrzcie na to. Ile punktów dostanę za to? Plesiosuchus. Pa. 1300 razy 2. 2600, ale to nie jest jeszcze koniec. Jeszcze ma... Co tu się właśnie wydarzyło? Co jest? Okej. Okay. Nie wiem, czy to jest jakiś koniec sezonu, czy co. Bo ja chciałem jeszcze to kupić, tą paczkę. Ale wygląda na to, że nie będzie mi to dane. A szkoda. Nie wiem, co tu się wydarzyło, ale dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie lajka pod tym filmem. I widzimy się w kolejnym odcinku. Wow. Dziwne. Naprawdę dziwna sprawa. Ale jestem mega zadowolony. Więc co, no kolejne 2 sloty pewnie będą zawalone tymi 2 plesiosuchusami. No bo coś trzeba z nimi zrobić. Do zobaczenia. Cześć.